Są z nami dzisiaj rodziny ofiar wypadków drogowych. Chcemy z nimi razem być. Chcemy do tego spotkania dzisiaj zaprosić tych, którzy są obecni inaczej, ale żeby to było możliwe, potrzebujemy takiego duchowego prowadzenia. Błogosławieni są ci, którzy w to uwierzyli, całkiem inaczej spojrzeli na swoje życie. I jest mi lżej, że w tę uroczystość mogę stanąć z tymi, którzy cierpią, których tęsknota jest duża. Wszyscy wiemy, że tajemnica ostatniego oddechu jest wpisana w nasze życie, to jednak zawsze odkładamy ją na jutro. Stanąć z tymi, którzy płaczą, bo dotyk ostatniego oddechu stał się traumą. Cztery lata temu w wypadku samochodowym zginął nam pierworodny syn Dawid. Nasz świat zawalił się. Przyjechaliśmy tutaj. I tu dostaliśmy takiego uwolnienia, zrozumienia. Dostaliśmy ogromnego wsparcia, którego często nie dostaliśmy od najbliższych.